Odkąd zmieniłem nazwę tego kanału, postanowiłem, to już nie jest kanał typowo gamingowy, to jest Artur Loska, czyli kanał o tym, co jest dla mnie ważne. A wiecie, co jest dla mnie ważne? Herbaty zimowe! Tego nie było w planie, ale dobra. Dokładnie, to są ważne rzeczy dla całego świata. Dla mnie są ważne herbaty zimowe, wiecie dlaczego? Bo jest zima i są święta, a widzicie, czapka. A wiecie, co jest ważne w święta i w zimę? Ważne jest, żeby się dobrze napić czegoś. I my właśnie dlatego mamy tyle herbat, bo szukaliśmy herbaty zimowej idealnej. I powiem wam, nie ma takiej. Nie no, jest, ale nie w tym gronie. No, nie w tym gronie. A i właśnie dlatego kupiliśmy tyle tego szajsu, żeby, bo jak wieczorem siedzisz i chcesz się napić czegoś po prostu dobrego. A co to jest zima? Co to jest herbata zimowa w ogóle? To jest, wiecie, owocki, jabłuszka, przyprawki. Fuj. Z tymi jabłuszkami to nie przesadzaj. No ale przyprawki, śliwki, jakieś takie rzeczy. No i mamy no, tutaj... No jakiś ten, jakiś cynamon... Co no, tam jeszcze jest takiego? No, cynamon, goździki... ten, taka ta gwiazdka taka... Anysz. Anysz, no. No mamy tutaj cynamon, goździki, anysz, wiecie, zimowe smaki i zapachy. I to są pierwsze w Polsce mistrzostwa Polski w kupionych przeze mnie herbatach. Mamy zawodników pierwszych w Polsce. Mamy tak, herbata zimowa Biofix. Biofix ma też, widzicie, dwóch reprezentantów. Mamy kompot wigilijny. Kto go nie kocha? Ja go uwielbiam na przykład. Ja go nienawidzę na przykład. Wszyscy go nie lubią, ale ja go lubię. Czy smakuje jak kompot wigilijny? Już wam powiem, że nie, no bo myśmy już próbowali tych herbat wszystkich. Ale... tu będzie twist, proszę państwa. Mamy Lloyd grzaniec śliwkowy, bo nie było mojego ulubionego grzańca z Bujnickiego. Jakby był grzaniec Bujnicki z Lloyda, to rozwalona jest konkurencja. Ale tutaj staje w szlanki ten. Mamy Tecane, czyli firma droga, sławna, herbaty. Świat owoców, czas zimowy. Taka herbata, ale w szlanki też wchodzi świat owoców. Magiczne momenty, widzicie, święta, magiczne momenty, plus mamy jeszcze taki słoneczny ogród, ale tutaj jest sześć różnych herbat, ale myśmy wybrali najbardziej zimową, żeby korelowała tutaj z innymi, czyli śliwka z aronią, proszę państwa. I jaki jest twist w ogóle tych mistrzostw? Wiecie, jaki jest twist tych mistrzostw? Ej, że sypią. Jest system drabinkowy, czyli będą trzy pary. Ja nie będę wiedzieć, co to jest za herbata, a później będzie podium i najgorsza. Czyli będziecie wiedzieć, co wypić i co kupić. A teraz moja urocza asystentka przyniesie pierwszą parę herbat. Pierwsza para. Tak jak mówiłem, trzy pary, podium, później będą trzy herbaty na podium, później będą najgorsze. Dobra, pierwsza para herbat zimowych. Rozpoczynamy wielkie, wielkie mistrzostwa. Czyli najpierw po prawej, żeby nie było, to nie jest nic politycznego, ale po prostu... Zresztą, no nie... To są herbaty zimowe, to nie jest whisky. Ani... Możesz powiedzieć, co czujesz, nie? Takie owoce słodkie i przyprawy. Wow! Wow. Nie no, wow! W herbacie zimowej smakuje jak kwaśna woda. Właśnie to jest problem tych herbat w większości, że smakuje jak kwaśna woda. I to no, będzie konkluzja w ogóle tego wideo YouTube turnieju, nie wiem jak to nazwać. Słodkie owoce, trochę przypraw. Jak nawet takie coś tam. Nie dopij całej przypraw. Coś tam, no właśnie, bo jeszcze na. No oczywiście na te. Cynamon. Ja też bym chciała. No, cynamon czuć, słodkie i owoce, więc takie. Jak siadasz, trochę kwaśna woda z cynamonem i trochę cukru, ale tak. No, mogłoby przejść. Dobrze, teraz po lewicy, po waszej prawicy w sumie. Pachnie. Nie pachnie. O, byczku. Byczku. Jest kwaśna woda. Jest kwaśna woda po prostu. Znaczy, kolorek ma,
Ale... Ja wiem chyba co to... Nieważne. To jest ten... Czuję aronię i jakąś śliwkę. Mhm. Bardziej kwaśna woda niż ta, ale tutaj... No nie, tutaj cynamon i przyprawy i jest słodsza. To prawa wygrywa. Widzicie, to jest podium. Podium jest. Jest prawa herbata, wygrywa z tą herbatą, którą jest po prostu kwaśna woda, jakby ze śliwek. To jest jakaś śliwkowa, ale nie wiem jaka. Następna para! Runda druga. Dobrze, nie będę mógł krzyczeć tak ekspresyjnie. Kolor mają wszystkie ten sam, więc to jest prościej. No są wszystkie takie czerwone, no, nie? No dobrze. Po prawej... Po lewej stronie, teraz zaczniemy, proszę Państwa. No... Oni nie mają jakiegoś też przyprawy, owoce, no... wszystkie smakują... Nie no, nie powinny tak samo smakować, bo są zupełnie inne. Znaczy zupełnie inne. No, kwaśna woda znowu. Właśnie będzie konkluzja pod koniec tego testu, właśnie, żeby to udowodnić. No, minimalnie te przyprawy, ale kwaśna woda znowu, dziękuję. Pyszna kwaśna woda. Tutaj mocno daje taką pomarańczką. Wow, no. To odmiana, no. No. Odmiana od przypraw i kwaśnej wody. No. I czuć pomarańczką. Taką... To jest w sumie smak dobrej zimowej, znaczy herbaty, na paru, bo to są głównie owoce wszędzie, ale też nazywa się to herbata, no dupa tam, cicho. No, nie no, to pomarańczka wygrała, niuanse. Pomarańczka, przyprawy, jeszcze tutaj tylko, żeby nie było. Nie. Dobra, to. Prawa. Znowu prawa wygrała, prawica górą. Następna. Dobrze, i ostatnia para pierwszej fazy naszego YouTube turnieju. Nie wiem jak to nazwać. Teleturniej, ale w internecie. Interneto turniej. Dwie herbaty, dobrze. Sprawdźmy po prawej. Tak trochę inaczej. Ale słodka. Strasznie. Ty nie cukrowałaś nic ani. Wyobraź sobie, że nie. Nie cukrujemy niczego. Strasznie słodka. Nie wiem przez co, ale... Przynajmniej nie jest kwaśną wodą. Jest słodką wodą. Miła odmiana. Dobrze, a gdzie... We wszystkie wcześniej już próbowaliśmy, dlatego powstał ten program. Ale szukam jednej, która... Której nie ma w sklepach już. Która... To jest ta. Już wiem, która to jest. Jest jedna herbata, która pachnie jak plastik. I smakuje jak plastik. Ja nie wiedziałam, że zimowe smaki to plastiki, no ale okej. Okay. Przepyszna. Nie. Ta jest... Gdyby nie ten plastik, to by była lepsza, ale... Smakuje i pachnie jak plastik. Dziękuję za plastik w mojej herbacie zimowej. Na pewno będę zdrowy. Dobrze, przechodzimy do drugiej fazy naszego interneto turnieju, czyli do przegranych. Wiadomo, wygrani później, najpierw przegrani, czyli najgorsze z sześciu herbat, czyli ta najgorsza połowa, ta, w której nie chcesz się znaleźć, ale musisz. I po kolorze prawie takie same są. Ale dobrze, zacznijmy dobrze teraz od tej strony. To jest nasz ulubieniec sprzed chwili, czyli plastik kwaśny, dobra, bardzo pyszna, cudowny aromat, cudowny smak. Mogą być kontrowersje typu, ej, może te herbaty by wygrały z tamtymi, ale takie jest życie i taki jest ten program, że nie. Że tamte już wygrały, tamte już są w innym panteonie, tamte już są zwycięzcami, te i tak będą przegrane, więc... To jest serio kwaśna woda, to nic nie... Kwaśna woda czy plastik? Teraz tak.
może wiesz, po czasie się utleniła, wiesz, no, tak. Z alkoholami. Smakuje jak rosół. Może to jest ten kompot. Dobra. Jeszcze tylko po krztylu, szybkim. Dobra, kłaś ten plastik. Kwaśna woda bez smaku. Szóste miejsce, tam. Wiecie dlaczego? Bo wali plastorem, no. Na wiem, która to jest. Już. No dobra, to będę potem określić. To jest najgorsze. Teraz tak. Tu. Woda bez smaku. Znaczy, no, kwaśna woda bez smaku. Jakiś grosu. Ale tu... Może ktoś lubi. Tak, nie, tak mi było, że to jest szóste. Szóste, piąte, szóste, nie, czekaj. Dobra, tak. Szóste, piąte, czwarte. No może ktoś. No tu przynajmniej jest jakikolwiek smak. Jest kwaśno, trochę słodko. No wali tym rosołem jakimś, nie wiem dlaczego. To jest jakiś przypraw po prostu. Jakieś przyprawa coś nie poszło. Coś poszło nie tak. Ale to będzie 6, 5. Ale to na końcu. Tak, 6, 5, 4. W porządku, tak więc przechodzimy do finale, grande finale, finale, final, największy finał finałów pierwszych polskich mistrzostw herbat zimowych. Jestem taki podekscytowany naprawdę, bo w końcu dowiemy się, jakie herbaty pić, a jakie nie wiemy już, jak nie pić, nie pić tamtych. Ale za chwilę po prostu oczernimy marki, znaczy oczernimy, powiemy po prostu marki, powiemy co mi smakuje, bo to jest moja opinia, więc mogę to pokazać. Ale dobrze, startujemy od prawej teraz. Już ładne zapachy się unoszą, o wiele lepsze niż tamte. No i to jest elegancka herbata. To jest, bo czuć mocno ten cynamon tutaj, bardzo mocno. Cynamon, trochę goździków, trochę tego kwasowości z owoców. Trochę słodka jest. Elegancka herbata. Powiem tak. Teraz środkowa. No. Tamta wygrała, wiecie co, jest lepsza od tamtych na pewno, to wam powiem. Ale no bez szału, no. Trochę słodsza kwaśna woda, no. Ale jakąś... Jakaś tam śliweczka. Jest tam jakaś śliwka, dobra. I ostatnia herbata, proszę Państwa, wzruszyłem się, ostatnia herbata w tych mistrzostwach. Ta jest zajebiście słodka, nie wiem dlaczego. Ktoś stwierdził, ludzie cukrują herbatę, to pocukrujmy naszą herbatę jeszcze bardziej. Od razu, no. Od razu, to nie będą musieli cukrować. Nie, słodki ten, dobra, mamy to. Mamy to, proszę Państwa. Co ci się dzieje, gorzej ci? Trzecie miejsce w mistrzostwach Polski w herbatach zimowych zajmuje środkowa herbata i za chwilę ogłosimy w ogóle. No. Trzecie jest ta, to jest drugie i zdecydowanie ta pierwsza. A więc czas na ślepe zgadywanie moje, a później potwierdzenie i opowiemy sobie o tych herbatach. Więc żeby to nie trwało miliard lat, to opowiem wam tak. Moim zdaniem to jest najgorsza herbata dzisiejszego zestawienia, czyli Tekkane Magic Moments. I teraz tak, ta jest charakterystyczna i resztę nie wiem. Możesz jej powąchać. Dobrze. O, mogę sobie powąchać, dobra. Powąchaj sobie, właśnie to jest jedyny napar, jaki napar, ale dobrze. Moim zdaniem to będzie piąte. Czyli herbata zimowa ekspresowa. Moim zdaniem. Oczywiście. Czekaj, bo to był plastik, to było totalnie bez smaku. Następny był rosół. Czyli rosół, dajmy sobie kompot. Później był takie. Nawet to dajmy sobie to. I teraz tak. Ta super słodka, to moim zdaniem była ta.
I moim zdaniem zwycięzcą mistrzostw jest ta, ale za chwilę się przekonamy od najgorszej. Ostatnie jest to, co uznałeś tutaj za drugie. Czyli... To... Dwie zamieniasz miejscami dosłownie. Czyli tak? Tak! O cholera! O kurde! To tak. Czekaj, bo to... No to dobra, na razie poukładajmy, tak. No. Tak. Potem jest dobrze. Piąte miejsce dobrze, no. Tak. Potem czwarte miejsce, tu zamienię miejscami i jest wszystko dobrze, tak? O kurde. Nie, a nie, przepraszam. Nie, dobrze. Tak. Tak no, jest. Ja jestem w szoku, bo myślałem, że ten plastik to było to. Nie, ona bardzo ładnie pachniała takimi specyficznymi jabłkami i cynamonem, którego ja nienawidzę, więc od razu poznałam, że to jest to. Nie czuć. No nie, to nie czuć. Ale powiem, dlaczego myślałem, że to jest najgorsza. Dlaczego? Wytłumaczę się, bo ona... Przeczytam wam opis producenta krótki. Ciesz się unikatowym smakiem tykany World of Fruits Magic Moment, wspaniałej mieszanki herbat, dojrzałych owoców, smaku pomarańczy, rumu i winogron. A zawsze te smaki alkoholowe są takie z dupy strasznie w tych herbatach. Ale no to grzaniec śliwkowy Lloyd najgorszy. Ja myślałem, że to jest ten super słodki, a ten super słodki to było to, tak? Nie wiem, no tam mam położone. To drugie, teraz nie? Nie pamiętam teraz. To drugie, to czyli to było takie super słodkie. Tak. Lloyd, nie! Jak mówię, no moja ulubiona zimowa herbata od nich to jest grzaniec bujnicki, a tu się okazuje, że to jest plastikowy zapach. To. Dobra, drugi to jest tak, czyli tego absolutnie, no niedobre to jest po prostu, no. Te dwie pozycje. No proszę, ta herbata zimowa to jest woda, to jest kwaśna woda. No zaparzaliśmy zgodnie oczywiście z poleceniami producenta. Więcej, wiecie co jest więcej w tej herbacie? Więcej jest opisu niż smaku. To jest całe... No i każda saszetka herbaty zimowej skrywa w sobie zdrowie i pełnię smaku. Co my tu mamy w składzie? Nic nie ma. Hibiskus, czarną herbatę, aronię, jabłko, skórkę pomarańczy, nie czuć, trawę cytrynową, nie czuć, owoce maliny, aromaty, owoce czarnej porzeczki, koncentrat soku z aronii, korzeń imbiru, cynamon, goździki, nic, absolutnie nic. Tutaj mieliśmy ten rosół, nie? Nie wiem. To była ta rosołowa taka. Nie, to mówiłeś o kompocie wigilijnym, że to jest no, a to jest, a tu wiesz, to jest rosół i to jest hibiskus, czarna porzeczka, aronia, bez aromat liści porzeczki czarnej. To są same owoce. Patrzcie, same... Nie, co ja? Przepraszam. Źle. Owoc śliwki, kwiat hibiskusa, owoc aronii, owoc bzu czarnego, aromat cynamon. Może ten aromat coś... Nie wiem. Dobrze, ten kompot, on jest... Mówię, on jest taki... To nie smakuje jak kompot wigilijny, bo dużo ludzi nie lubi kompotu wigilijnego, ale ten nie smakuje. Ten smakuje po prostu, nie ma szału. Taka... Nie, on nie smakuje jak kompot wigilijny, no. W ogóle, bo ja wiem, jak bardzo bym go nienawidziła, a wcale nie była taka zła. No i co? No, te kanę rozbiło nasz konkurs. Złota kwaśna woda ciepła dla Tekane. To jest zwycięstwo dla Magic Moments i Wintertime. Mają jeszcze jedną herbatę, więc pewnie się skusimy może na jedną. Teraz w pewnym sklepie jest promocja 3 herbaty takie z obrzydliwym kubkiem, ale w cenie tych 3 herbat, więc kubek możecie wyrzucić. No i wygrała Wintertime. No to tutaj jeszcze drugie miejsce, co tu mamy, no to już przeczytaliśmy, ale co mamy w składzie na szybko? Jabłko hibiskus, czyli no, owoc dzikiej róży, skórka pomarańczy, cynamon, aromat rumowo-winogronowy, aromat pomarańczowy. No, to była taka super słodka strasznie. Nie wiem z czego to, z hibiskus jest chyba, nawet słodki. No i zwycięzca, czas zimowy, widzicie, śnieżek tu jest, owocki w śnieżku. I tu jest w ogóle taki twist, dlaczego może ona być taka dobra, bo tutaj jest wspaniała kompozycja dojrzałych owoców i wyśmienitego aromatu cynamonu i herbatników migdałowych. Gacie, co za rozkosz. Jabłko hibiskus, owoc dzikiej róży, skórka pomarańcza, aromat cynamonowy, cynamon, aromat herbatników migdałowych, czyli same aromaty, wow, z hibiskusem. Ale widzicie, już wiecie, to i to się nadaje do picia. To nie bardzo, powiem szczerze, no nie bardzo. To jest dla mnie zawód, po prostu smutłem,
okrutnie, bo myślałem, że będzie lepiej. Lloyd, nie, nie, po prostu nie. To, to. Widzicie, Biofix. Jak już musicie to kupić, bo nikt nie powiedział, no że to są najlepsze herbaty, bo najlepszą kupiliśmy kiedyś w Lidlu i to były zimowe smaki i one były w ogóle z figą. I ona była naprawdę przecudowna, a nie, to jest niestety poszukiwanie no, takiego substytutu tamtej herbatki, bo niestety już jej nie ma. Ale konkluzja to jest taka, że w herbaty zimowe to najczęściej jest po prostu kwaśna woda z cynamonem, więc... A to wychodzi z tego, że większość z nich jest owocowa, a wcale nie powinny być owocowe, tylko ziołowe bardziej, jak hibiskus na przykład. No to jest ta, dobra, to jest ten zwycięzca, więc Wintertime, Decane, brawo, brawo, super, super herbata. Znaczy super, w tej kategorii, to nie jest jakiś, wiecie, wyczyn, to jest po prostu... Jak chcecie zima, zima rodzinka, to albo to, albo, a to nie jest kompot, to jest herbata. Więc to były mistrzostwa Polski w herbatach zimowych, dziękuję serdecznie. Dajcie komentarze, znać jakie są wasze ulubione herbaty zimowe, a może będą... Ja się chętnie dowiem. No, ja też się chętnie dowiem, bo ja chcę dobrą herbatę, to nie jest tak, że to jest idealne po prostu... Wreszcie to się stało! Rzucasz tymi herbatami! To nie jest tak, że to jest idealna herbata zimowa. Widzicie ile jeszcze mam? To nie jest tak, że to jest idealna herbata zimowa i że po prostu, no, że to jest to. Tylko my poszukujemy dalej, więc dajcie nam znać, czy... Jaka jest najlepsza herbata zimowa? Powiedzcie nam, bo my strasznie chcemy wiedzieć! Czy chcecie więcej takich filmów? Bo naprawdę to są dla mnie sprawy życia i śmierci. No poza tym świetnie się przy tym bawimy. No dokładnie, więc... Zalewając sobie 6 kubków herbaty! Więc na razie, cześć i ho ho, nie wiem co się mówi, papa.